Wady środowiska akademickiego to jest temat rzeka. Oczywiście patrzenie z góry, uważanie ludzi za jeszcze większych idiotów niż nimi są, przykładanie o wiele za dużego znaczenia do tytułów naukowych, odmawianie jakiejkolwiek wiedzy na jakikolwiek temat ludziom, którzy, a przecież nawet inteligentny taksówkarz, jeżeli by na przykład 7 dni, znaczy 2 dni w tygodniu czytał książki historyczne, po jakimś czasie zacznie w niektórych elementach być ekspertem, ale niby profesor nim nie będzie, jeżeli nawet mu się udało przejść przez, no profesor może, profesorem jest trudno zostać, ale tam do któregoś momentu można troszkę tak na zasadzie, że tutaj jakiś tam, nie wiem, profesor coś tam robił, to coś tam przejął przyszły doktor, jakąś tam część już opracowanego materiału. No można sobie to wyobrazić, to się zdarza. Tutaj nowe bodźce, nowe ciekawe rzeczy, że kultura lokalna jest nudna, więc zaprośmy agresywnych islamistów na przykład, żeby tylko było więcej, ciekawiej, lepiej. Tak, oczywiście, w ogóle oderwanie od życia, oderwanie od tego, jak powstają pieniądze, oderwanie od tego, jak wygląda życie. Intelektualiści cenią właśnie takich pisarzy, których ja nie cenię, czyli jakiś tam którzy piszą o psycholach, jak Thomas Mann, albo w głupi sposób o kapitalistach, jak Thomas Mann, albo o sędziach, nie wiedząc nic o nich, jak Kafka, albo o jakichś rewolucjonistów, jak Dostojewski. Natomiast nie cenią pisarzy, którzy rzeczywiście znali trochę świat, którzy pisali dokładnie o tym, na czym się znali, jak na przykład Defoe, jak na przykład ten. No, po prostu Dickens na przykład, on pisał w dużym stopniu o aktorach, dlatego że był synem aktorów. I on chciał, żeby ludzie byli dla siebie milsi i pisał o filantropach, bo jego ojciec siedział w więzieniu za długi i widział ten świat. Także są pisarze, którzy opisują świat, w którym się znają, i są pisarze, którzy nie. I intelektualiści mają skłonność do lubienia tych, którzy są ofowi. A ofowi najczęściej nie mają nic do powiedzenia, tak naprawdę. Także wad środowiska intelektualnego jest mnóstwo. Na przykład, że ktoś powiedział coś ciekawie, jest uważany już za coś dobrego, zamiast tylko ciekawego. Że jeżeli gardzenie wszystkim, co się odnawia, czyli na przykład starą kulturą i tak dalej, że ciekawsze jest to, jeżeli ktoś jakby wymyślił coś kompletnie innego z czapy. Gardzenie ludźmi, którzy nie mają jakiegoś bardziej typowego wykształcenia, na przykład, tak? Gloryfikowanie prawników nad ekonomistami, na przykład, nad biznesmenami, zwłaszcza praktykami. W ogóle deprecjonowanie wiedzy praktycznej. Wywindowywanie teoretycznej niesamowicie wysoko. Także tak, profesorowie, naukowcy mają mnóstwo wad i nie widzą, mają swój inny dodatkowy zestaw przesądów społecznych, natomiast wmawiają sobie, że oni są jedyną grupą społeczną, która tych przesądów nie ma. Co jest błędem, oczywiście. Powinni być świadomi swoich ograniczeń. I tutaj są w obie strony. Zarówno intelektualiści mają skłonność na przykład do gloryfikowania jakichś tam wyciągniętych z dupy no tej Ayn Rand na przykład, jak i to, co pisał Ludwig von Mises, czyli o mentalność antykapitalistyczna. Po prostu radykalizm jest o wiele większy wśród akademików niż w innych grupach społecznych. Właśnie dlatego, że są oddzieleni od życia, że są taką trochę wieżą z kości słoniowej. Że ich praca się nie zawsze przekłada od razu na ich życie i w mniejszym stopniu, i tak, i są oderwani od życia. No tak, oczywiście.